W jednym zdaniu mówisz, że chcesz być ze mną szczera, a w drugim, że nie okłamujesz. No, przecież ty chyba sobie nie wyobrażasz, że ja nie wiem, ile trwa ciąże. To może ja zacznę od początku, dobrze? Zaraz po ślubie zaczęliśmy się z Piotrem starać o dziecko, ale minął rok, a ja nadal nie byłam w ciąży. Zrobiliśmy więc badania i wyszło, że Piotr ma zaniżone parametry nasienia, a ja nie drożne jajowody. Nikłe szanse na ciążę. I nic nie powiedzieliście? Był to dla nas ciężki temat. Dlatego wmawialiśmy wszystkim, że nie spieszy nam się do pieluch, że chcemy się jeszcze pobawić, dorobić, nacieszyć życiem we dwoje. Ja rozumiem, że graliście przed znajomymi, ale przed nami? Był powód. Wiedział, że jest pani przeciwniczką in vitro. A nam lekarze powiedzieli, że to jest jedyny sposób, żebyśmy zostali rodzicami. Lekarzom nie należy wierzyć w tej kwestii. Oni namawiają do in vitro, żeby zbierać kasę od zdesperowanych ludzi. I właśnie dlatego, że pani tak uważa, nie powiedzieliśmy wam, że podchodzimy do procedury. Na szczęście stymulacja przyniosła dobre efekty. Udało nam się wyodrębnić kilka zarodków. Ale wtedy zdarzył się ten wypadek. Piotr zginął, zanim zdążyliśmy je wykorzystać. Nie doczekał dziecka. Zarodki zostały zamrożone. Ale ja cały czas o nich myślałam, że gdzieś tam jest cząstka Piotra, że żyje i czeka na mnie. Kiedy się trochę pozbierałam, postanowiłam wrócić po zarodki. Druga próba się udała i zeszłam w ciążę. Ale czy to znaczy, że ty naprawdę urodzisz dziecko mojego syna? Tak. Przepraszam. Może źle zrobiłam, że to przed nimi ukryłam, ale miałam taki mętlik w głowie, a potem zrobiło się między nami nieprzyjemnie i wolałam, żeby nie wiedziała. Co teraz zrobi? Zaakceptuje to dziecko, czy uzna, że jestem oszustką, która ukradła geny jej syna?